Wojciech Orzechowski. Dzisiaj o gównianej strategii negocjacyjnej. Mówiłem o tym niedawno w jednym z odcinków, a dzisiaj to rozwinę. Zapraszam do obejrzenia. Wyobraź sobie, masz do sprzedania mieszkanie. Albo do kupienia. No tak, w tym przypadku bardziej do kupienia. Idziesz na to mieszkanie i co zazwyczaj robisz? No i mówisz, brzydkie, tutaj coś odpada, to jest do wymiany, to się popsuło, to tu nie pasuje. I zaczynasz wymieniać same negatywne rzeczy na tym mieszkaniu. Czyli wchodzisz do mieszkania, z jednej strony mówisz gówno, 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 gówno. Co czuje osoba, która ci chce sprzedać to mieszkanie? Czuje, że robisz wrogie relacje, że krytykujesz. Jak ty odbierasz taką osobę, która ciebie krytykuje? Handlowanie, nawiązywanie relacji to zdobywanie zaufania i odrobiny ciepła. Nie możesz dokonać transakcji, jeżeli wchodzisz i krytykujesz i używasz niewłaściwych określeń i mówisz, że coś jest brzydkie, że nie nadaje się. Tak nigdy biznesu nie zrobisz. No wyobraź sobie, że ty sprzedajesz mieszkanie i przychodzi ktoś do ciebie i mówi cały czas negatywne rzeczy. Jak ty odbierasz tą osobę? Czy chciałbyś z taką osobą zrobić biznes? Myślę, że to jest podstawowy błąd, jaki popełniają młodzi inwestorzy. Czyli napinają klatę i zaczynają negować, zaczynają mówić negatywne, niedobre rzeczy. Właściwie zobacz, no mamy piękny film, a z tyłu toj toj. Nie pasuje to do tego. Nie da się po prostu zawrzeć dobrej transakcji, jeżeli będziesz kogoś krytykował. Właściwe negocjacje powinny być takie, że przychodzisz, chwalisz, nawiązujesz relacje, nawiązujesz relacje, nawiązujesz relacje. Stajesz się przyjacielem. Ktoś powiedział, żeby w ogóle doszło do rozmów handlowych, ktoś cię musi polubić. A jeżeli dochodzi do transakcji, to ktoś zdobywa twoje zaufanie, ktoś zdobywa twoje serce, a ty zdobywasz jego serce. Następnym razem, gdy będziesz cokolwiek kupował, następnym razem, gdy będziesz cokolwiek sprzedawał, nastaw się na relacje, nastaw się na ciepło. Pokaż siebie od tej strony takiej miłej i zobaczysz, że to zadziała. Od taki krótki odcinek, takie krótkie przemyślenia. Pozdrawiam cię serdecznie, Wojciech Orzechowski. Pamiętaj, aby kliknąć na dole, w opisie jest link, który poprowadzi cię do prezentu. Kliknij subskrybuj kanał i dzwoneczek, który cię będzie informował o nowych odcinkach. Zapraszam do kontaktu na info@wiwn.pl. Wojciech Orzechowski.